system ready. Za nami kolejne babskie spotkanie z cyklu Kino Kobiet. Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki. Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach i to właśnie z myślą o nich dobierane są filmy wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. W środę 14 września na miłośniczki dobrej zabawy czekało mnóstwo atrakcji. W holu kina już od godziny 18 każda z przybyłych pań zobaczyć mogła pokazy i prezentacje partnerów kina. W trosce o piękno i zdrowie na specjalnie przygotowanych stoiskach można było zobaczyć i wypróbować produkty oraz porozmawiać ze specjalistami. Jak przygotować zdrowe posiłki i w jaki sposób je przechowywać? Co robić, by osiągnąć i utrzymać idealną wagę ciała? Jakie są najnowsze trendy w dziedzinie kosmetyki? W jaki sposób dobierać alkohol do danego posiłku? Gdzie najlepiej wybrać się na zasłużony odpoczynek? Jaka jest najnowsza metoda w zakresie depilacji? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać uczestnicząc w środowym kinie kobiet. Chętne panie mogły wziąć udział w badaniu i diagnozie zdrowia oraz dowiedzieć się o tym, jakie są zasoby naszego pożywienia i co zawierają. Matki, babcie, teściowe, córki, przyjaciółki, żony, synowe, każda znalazła coś dla siebie. Na sali kinowej, tuż przed konkursami, niezwykłą atrakcję wieczoru dla pań przygotował Patryk Chodurek, młody bielski magik stawiający pierwsze kroki w świecie iluzji. Wszystkie panie chętnie podziwiały wykonane przez niego magiczne sztuczki i nie tylko. Organizatorzy przygotowali liczne konkursy z dużą ilością nagród, a wśród nich vouchery makijażowe, badania żywej kropli krwi, suplementy diety na bazie aloesu, soku z winogron i zielonej herbaty, vouchery na zabiegi depilacyjne, zaproszenia na kolację, zaproszenia na laserowy paintball, 7-dniowa indywidualnie dostosowana dieta, zestawy naczyń kuchennych, zestawy kosmetyków, vouchery na kręgle, vouchery uprawniające do wejścia do dowolnego pokoju Escape House oraz książki. Po wielu emocjach przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Środowy wieczór w bielskim Heliosie zakończył się projekcją długo oczekiwanego filmu Bridget Jones 3. Na kolejny wieczór z kinem kobiet zapraszamy już 5 października. Tym razem wyświetlony zostanie film Złe mamuśki. System ready.